Rozmawiam z panem Janem Ryznerem. Wspominał pan, że w czasie okupacji uratował pan Żyda. Czy mógłby pan opowiedzieć, kto to był i w jaki sposób to się stało? Tak, więc to się stało w tym czasie, jak przeprowadzali kolumnę do Buciarni. Czyli likwidowali getto, tak? Tak. Czyli nie, to getta jeszcze wtedy nie likwidowali. Getto to już było, to z indywidualnych domów zbierali i prowadzili to do Buciarni. Aha, tak i? Tak. I pan jeden z tych... A proszę powiedzieć, jak wyglądała ta kolumna, jak to wyglądało, jak ci Żydzi szli, kto ich pilnował? No to ich pilnowali ci, Niemcy i Ukraińcy. Ukraińcy byli w tych mundurach niemieckich. Dużo szło tych Żydów? Tak. No i dosyć na tym, jeden z nich się odważył tam zrobić skoka, no i koniec końców nie udało się, bo ten się spostrzegł i strzelił do niego. Jak strzelił do niego, tak ten padł i kolumna przeszła dalej i on, jak przeszła ta kolumna, on się stał i... Czyli nie został postrzelony? Czyli, że przyczołgał się do mnie, ja go podprowadziłem pod studnię i obmyłem mu tutaj. A to proszę powiedzieć, gdzie był ranny? Tu w szyję, także, że tu miał jedną dziurę i tu wylot. Czyli i wylot miał dziurę. Tak, rozumiem. No i ja mu tam wziąłem tę chusteczkę, rozdarłem na pół, jakby tego. I tu mu wziąłem, przytrzymałem mu i on ręką też to przytrzymał i później go wyprowadziłem go tam dalej w kierunku wojskowego cmentarza. A dalej już później nie wiedziałem, dopiero aż oczy zrobiłem, jak go zobaczyłem po wyzwoleniu i był u matki mojej i dziękował za to, że mu ratował życie. A jak się ten Żyd nazywał? Ten Grybel Rywka. Grybel Rywka. Bo to jeden był fiakrem, czyli takim... Dorożkarzem. Dorożkarzem. Jeden był... Tam ich było trzech. Jeden był krawcem, czyli drugi był krawcem i trzeci był, co skupował mleko. A gdzie oni mieszkali? Na Strzyżówce, właśnie obok nas, bo to był ten dom żydowski. Rozumiem, czyli na Strzyżówce koło Kirkutu, tak? Koło cmentarza żydowskiego. Tak. Nie wie pan, w jaki sposób on się uratował, bo pan go zostawił gdzieś. No ja go wyprowadziłem i tu powyżej, bo to było u drożdżów. U drożdżów to było. To nie było w moim domu albo przy nim domu, tylko to było u drożdżów. A tam jeszcze mieszkali Niemcy, wszakoż jedna. Nawet na mnie migali, żeby, bo to drożdże to byli pierwsi teściowie mojego ojca. Czyli pan zostawił tego Żyda podprowadziłem go za dom w tamtym kierunku, jak wojskowy cmentarz. I pamiętał, jak pan mówi, że pojawił się u was w domu, pamiętał. Skąd wiedział, że to pan? A no to musiał pamiętać, bo przecież... Mieszkali u nich w tym domu. Czyli przeżył, jednym słowem. Tak, przeżył, no i tyle, bo ja wtedy przyszedłem, jak on już miał prawie iść, bo mnie nie było, zresztą chłopak, wtedy miałem 12 lat, no to tego, to, no i tyle wiem
jak powiedział do matki, żeby mi podziękowała i tego, i mówi, zostańcie z Bogiem, i wyjechał wtedy do Izraela. Aha. I jak już tam wyjechał, to już tyle ja lat jest, tak. To tego z mamą znali, zresztą jeszcze za okupacji, ojciec, dzięki dziadkowi, bo to dziadek był kierownikiem aprowizacji i handlu, to ja tam przychodziłem do niego, to nieraz, ile razy przyszedł do nas, do warsztatu, to czemu tam nie przyszedł? Czemu nie przyszedł? No zobacz, mówi to. Idź tak. No i dosyć latem zawsze. No to się cieszę, fajnie, tak. Bardzo miło słuchać. Jak dalekie trasy gołębie pokonują? Kiedy, gdzie jakaś fajna była, fajny lot był, daleki? No to mówię pani. Cieśnina Kattegat, Skagerrak, kanał La Manche. Proszę. I Watykan. I Watykan. A jak to było z tym Watykanem? Przyjechały ciężarówki z gołębiami gdzie? No tam, do Watykanu, a na plac Świętego Piotra, to no to tam strasznie chciała puścić, ale dali znać do papieża i papież kazał wypuścić. Wpuścić ich i wypuścił te gołębie i wtedy siadł na helikopter i pojechał do Kanady wtedy, w tym czasie. A który papież? Który papież? Jan drugi. Aha, dobra, dziękuję. Ta, dziękuję. Mam dyplom tego, za udział w tym locie. To było, tam było parę tysięcy gołębi wypuszczonych. Proszę. No piękna opowieść, dziękuję. Pan Ryznar opowie o Żydzie, który mieszkał obok państwa Bergerów na Łąkach. Proszę mi opowiedzieć, dom obok Bergerów zajmował Żyd. Żyd. Jak się nazywał? Gebel. Ale imię to nie wiem. To nic. On mieli dwie córki. Tak, dwie córki mieli. Co robił ten Gebel? Co? Co robił? On produkował fajki. Jakie fajki? Takie do palenia? No tak jest. Te. Ale co, z drewna? Nie, z tego, z gliny. Czyli miał piec do wypalania? Tak, miał tam piec, nad rzeką był ten piec. Tam. Myśmy jak przyszli ze szkoły, to myśmy nieraz, jak przyszliśmy tam do warsztatu, do ojca, no to... to poszliśmy najpierw tam do niego, przy okazji mu taką, jaką on nam dał taką fajkę, żeby się do zabawy, ale my mu taką lepszą, to buchnęli nieraz, to my przynosili to do tego, do Zakurkiewicza, tam tego kowala, a tam on jak kół konie, to zawsze dawał ten ktoś porcję tam siana, żeby jadły i my te pałki suche tego wzięli i mówi, czekaj, mówi, jak my, dorabiał nam te cybuchy, co się nazywały do tego drewniane, te cybuchy, no i mówi, ja mam jeszcze zapiekę, jak zapiek, to pamiętam do dziś dnia, daję słowo, jakbym pociągnął tego oleju gorącego. A co się stało z tym Żydem? A no, później jak zlikwidowali tych Żydów, no to na to miejsce przyszli mieszkać. Polacy przyszli tam mieszkać. No nic, dziękuję bardzo. No.